Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie. W tych zimowych okolicznościach przyjechałem sobie do naszej przyczepy razem z małżonką, Zuzanką i pieskiem, który sobie gdzieś tam biega, hasa sobie w tych zaspach śnieżnych, których jeszcze nie powinno być, tak mi się wydaje, ale jak są, to są. Przyjechaliśmy sobie na działkę do przyczepy, żeby uzupełnić temat zimowania, a mianowicie zabezpieczyć się przed wilgocią. W tym celu mam w sumie trzy rozwiązania. Dwa, które podpowiadaliście i trzecie takie standardowe, czyli pochłaniacz wilgoci. A zaraz Wam to wszystko pokażę. Teraz tak, patrząc sobie na tą naszą przyczepkę, to jest opcja do niej wejścia. Tutaj jest suwak, który można rozpiąć. I tutaj jest drugi taki suwak. Zaraz to sobie rozepnę i na rzepach sobie tą plandekę podepniemy, żeby można było wbić do środka. I dzięki temu, że mamy tutaj taką ściankę otwieraną, to możemy bez problemu się do naszej przyczepy dostać. Zapraszam do środka. Przy okazji wspomnę, że tutaj ta przyczepa pod tym pokrowcem jest suchutka. Nic tutaj się nie dzieje złego. No i tak to wygląda. Natomiast póki jest mróz, no to nie jest tak bardzo wilgotno, bo wiadomo jak jest zimno, a dzisiaj jest chyba minus 4. Tutaj wilgoci jest troszkę mniej. Śnieg sobie leży teraz na tym pokrowcu, a nie na przyczepie, więc w momencie, kiedy topi się, jak jest słońce albo po prostu cieplejszy dzień, to spływa sobie po tym pokrowcu, a nie penetruje naszej przyczepy gdzieś tam, wpływając w najmniejsze zakamarki. Także spełnia swoją funkcję elegancko, mam nadzieję. Na ten moment tyle mogę powiedzieć. Zobaczymy, co będzie po całej zimie. No i przejdźmy do sedna dzisiejszego odcinka. A mianowicie, będziemy walczyć z wilgocią podczas zimy. Pierwszą z rzeczy, taką najbardziej podstawową, jaką kupiłem, to jest pochłaniacz wilgoci, który sobie zaraz otworzymy. On ma starczyć na 20 m² i utrzymywać wilgotność na poziomie 60%, czyli takiej właściwej, co będziemy sobie badać higrometrem, który tutaj przywiozłem. Higrometr teraz wskazuje ponad 60 stopni, więc jest całkiem spoko, nawet rośnie, więc jest w miarę wilgotno, czyli nie jest źle, albo w sumie jest źle, bo normal jest do 60, czyli jest troszkę za wilgotno, więc trzeba tutaj nad tym popracować. Drugą rzeczą, która ma pomóc w walce z wilgocią, jest silikonowy żwirek dla kocura. I taki sobie też w pojemniczek wysypiemy i zobaczymy, jak on będzie wciągał. I trzecią z opcji jest sól. Ja kupiłem sobie taką sól do zmywarek. Bardzo proszę. Kosztowało mnie to kilka złotych, dosłownie zaraz Wam powiem ile dokładnie. Za te wszystkie rzeczy sobie zapłaciłem i skorzystamy z wszystkich trzech możliwości. Dwie z nich, czyli żwirek silikonowy dla kota, podpowiedzieliście w komentarzach. Sól w miseczkach podpowiedzieliście w komentarzach. A pochłaniacz wilgoci, no to jest pochłaniacz wilgoci, więc najbardziej intuicyjne i takie podstawowe i najdroższe rozwiązanie oczywiście ze sklepu. Do naszego Abbeya Ceresit Stop Wilgoci. Taki oto cud. Kosztował 42 zł. Dokładnie. W sklepie takim zielonym Leroy, czy coś. A Domol, czyli nasza sól w takim sklepie jak Rossmann, kosztowała 6,99 minus złoty 50 rabat, czyli 5,49 była cena ostateczna. I Katsi, ten żwirek silikonowy dla kota, którego też pewnie całego nie wykorzystamy, 22,99, czyli w sumie te dwa rozwiązania, żwirek z solą kosztowały 28,48, a to dziadostwo 42, więc profeska versus tematy domowe, cena razy dwa. Także otwieramy sobie to i rozstawiamy po przyczepie. Rozpoczniemy od profesjonalnego rozwiązania, czyli tego pochłaniacza. Tak Wam wspomnę, że miał wjechać inny, tańszy, kupiony na Allegro, ale niestety ze względu na przedświąteczny czas
Nie zdążyli mi go wysłać, dostałem wiadomość, że będzie to trwało jeszcze tydzień, a nie mogłem na to czekać, więc wczoraj kupiliśmy sobie takiego gościa. Proszę bardzo. To jest tam taki wkład wymienny, więc to jest w sumie no, wielokrotnego użytku. Później można dokupić taką specjalną. Jak to wygląda? Pierwszy raz coś takiego tak naprawdę mam w swoich rękach. O. I to jest na taką tabletkę, która ściąga tą wilgoć. Pewnie to jest jakaś zbita sól, bo w sumie sól jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ale no nieważne. To jeszcze ma regulować przykre zapachy, jakby zapobiegać przykrym zapachom w przyczepie, więc też jest fajne. Otwieramy to. Chemiczna tableta wielka. To gigantyczna. Tu jest taki zbiornik, który... A, dobra. Tu jest taki zbiornik, do którego będzie ta woda się skraplała. Do 1 litra tutaj wejdzie. No ja w międzyczasie będę to sobie... widać? Tu jest miarka, pół litra, litr. No, coś widać. Coś tam widać. Także ja tutaj będę musiał podjeżdżać, żeby po prostu sprawdzić, czy ta woda się stąd nie ulewa. Więc postawimy to w takim miejscu, że gdyby się ulało, to uleje się nam do zlewozmywaka. A tutaj do tego, do góry, którą się otwiera. Nie wiem jeszcze jak. O, tak się otwiera. I tu się jeszcze gdzieś otwiera. Może jest jakaś instrukcja? A, jest, tak. O, gdzie? To się tak otwiera w ten sposób. No tu jest nawet open napisane, trzeba przytrzymać. Ciach. Pakujemy tabletę. Czekam, którą stroną? Tą stroną albo tą stroną. Cyk, zamykamy tabletkę na swoim miejscu. Teraz zakładamy to. O, tutaj. Cyk. Kliknęło, czyli jest na swoim miejscu wszystko. To wkładamy tutaj. Zamykamy z dwóch stron. Pyk. No i mamy urządzenie gotowe do pracy. Tak jak mówiłem, ja go sobie ustawię. Mamy trzy rzeczy, więc ustawimy sobie te pochłaniacze wilgoci w trzech różnych miejscach. To ze względu na fakt, że ma pojemnik na wodę, z którego może się ulewać, postawimy sobie w zlewozmywaku na ociekaczu. Drugim rozwiązaniem, jakie sobie zastosujemy, będzie Domol Special Salt. Z niemiecka. Piękny, wspaniały język oczywiście. I to sobie przesypiemy do takiego pojemniczka, który sobie przywiozłem. Po pierogach. Plastikowego. Po pierogach ze szpinakiem. Bardzo dobre pierogi ze szpinakiem. Polecam Sweto. Super opcja. Nie będziemy go niszczyć. Teraz otworzymy tego gościa, którego też mamy 2 kg, więc całości nie zużyjemy. Więc reszta pójdzie do zmywarki. A co no? W sumie do tego służy. I teraz tak. Mi się wydawało, że ona jest taka gruboziarnista, ale wcale taka nie jest. Wystarczy chyba. No pół tego zbiornika zasypiemy. No i to jest, jak widać, bardzo sypkie. No i jak ta sól pozbiera sobie tam wilgoć, to będzie tutaj taka bryła z tej soli i będziemy mogli takim kamieniem po prostu sobie w kogoś rzucić. I to rozwiązanie numer 2, postawimy sobie na przykład w okolicach naszego bojlera, a nawet na bojlerze, którego nie rozsadziło całe szczęście, jest jeszcze w całości, więc gitarka, postawimy to sobie tutaj na tym bojlerze, ekstra. O, w międzyczasie nasz higrometr wskazał już 70% wilgotności, czyli no o 10% za dużo, czyli jednak tutaj tej wilgoci jest trochę za dużo, a nie chcielibyśmy, żeby grzyby nam się tutaj zbierały i inne rzeczy, więc w odpowiednim momencie tutaj po prostu interweniujemy z tymi pochłaniaczami. I przechodzimy do żwirku dla kota. Silikonowy żwir. I teraz tak. Żwirek dla kota, bo lubimy koty. Dostanie taki piękny zbiorniczek metalowy po piernikach, takie opakowanko. Jak zardzewieje w środku, to znaczy, że żwirek bardzo dobrze zbierał wilgoć i oddawał ją do naszego naczynia, że tak to nazwę. Żwirek ma tutaj otwieranie, pyk, śmieci zabieramy. Nie pachnie w ogóle. Czy jest napisane, że jest bezzapachowy?
Wygląda to tak, jest dwukolorowy, takie niebieskie kryształy z takim, no, z białym kryształem. Czarek, Iwonka, reszta dla Was, dla tak, Pepcia. Reszta będzie dla naszych przyjaciół, dla Czarka i Iwony, oni mają kota Pepcia. Pepcio, tutaj skapnę Ci coś z odcineczka. Cyk. Takie suchutkie. Ma wciągać tą wilgoć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za jakiś czas. Nagramy sobie tutaj porównanie tych wszystkich pochłaniaczy. Damy sobie to rozwiązanie ze żwirkiem. Tutaj w łazience, na podłodze. Niech sobie stoi na środku. I ten termometr z higrometrem, który mam tutaj, zostawimy tutaj, żeby można było to po prostu jakoś zweryfikować, co się tutaj dzieje w tej naszej pszczele. O, zainstaluję sobie go tutaj. I proszę bardzo, 70, już ponad 70, 72, czyli jednak pomimo mrozu ta wilgotność jest dosyć duża i tak być nie powinno. Czyli podsumowując, jedno rozwiązanie mamy tutaj, sól do zmywarek. Rozwiązanie profesjonalne numer 2 mamy tutaj. Czyli profesjonalny pochłaniacz wilgoci ze skraplaczem na tabletkę, 3 miesiące ma to starczyć. I trzecie rozwiązanie mamy w łazience, w pięknym pojemniku. Wydaje mi się, że te trzy rozwiązania tutaj w zupełności wystarczą. Ja w międzyczasie będę musiał sobie to kontrolować, czy przede wszystkim woda się nie wylewa z tego profesjonalnego pochłaniacza wilgoci, który ma na to zbiorniczek, bo sól po prostu będzie nasiąkać, ten żwirek będzie po prostu jakby no chłonąć tą wilgoć, a pochłaniacz wilgoci będzie to skraplał do tego pojemnika, więc to jest jedyne zagrożenie, jakie tutaj widzę. Jeśli chodzi o pochłanianie wilgoci i wilgoć w przyczepie, to podsumowanie tego zrobię w jakimś kolejnym odcinku, prawdopodobnie po nowym roku, a raczej na pewno po nowym roku. Zobaczymy sobie, jak to wygląda i jakie tutaj wnioski można wysnuć na ten temat. Jeśli chodzi o dzisiejszy film, to dzięki za to, że byliście ze mną. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco. I do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!